Ruch Radzionków występował przez 3 sezony w najwyższej klasie rozgrywkowej. Gwiazdą popularnych Cidrów był wówczas Marian Janoszka, od którego transferu powrotnego rozpoczął się marsz ruchu w górę hierarchii rodzimego futbolu. Zapraszam na film podsumowujący najlepsze lata Ruchu Radzionków. W lecie 1995 roku do trzecioligowego Ruchu Radzionków po raz drugi wrócił wychowanek tego klubu Marian Janoszka. Miał wtedy 34 lata. Ecik najpierw pomógł awansować do drugiej ligi w 1996, a 2 lata później do ówczesnej ekstraklasy. Przed rozpoczęciem sezonu 97-98 nikt nie stawiał, że Cidry zajmą pierwsze miejsce w grupie zachodniej drugiej ligi. Równa forma prezentowana od początku rozgrywek sprawiła, że po rundzie jesiennej Ruch zajmował pozycję wicelidera. Radość kibiców z tego osiągnięcia szybko jednak zamieniła się w niepokój, gdy trener Jan Żurek ogłosił, że odchodzi do swojego ukochanego Górnika Zabrze. Miejsce Żurka zajął Andrzej Płatek. Nowy szkoleniowiec radził sobie bardzo dobrze. W 22. kolejce jego zespół wskoczył na pozycję lidera, której nie oddał już do końca. Radzionków zdystansował w tabeli m.in. Aluminium Konin, Śląsk Wrocław i połączoną drużynę Polonii i Sząbierek. Wymienione kluby przed sezonem uznawano za faworytów ligi. O awansie Cidrów przesądził mecz przedostatniej kolejki z Kębudem Jelenia Góra. Ruch wygrał 3-1 po 2 trafieniach Rafała Jarosza i 1 Adama Kąpały. W taki sposób padł gol na 3-1 autorstwa Kąpały. Promocja Ruchu do Ekstraklasy zbiegła się z odłączeniem Radzionkowa od Bytomia, co nastąpiło także w 1998 roku, ale 1 stycznia. Niespełna 20-tysięczny Radzionków znów stał się samodzielnym miastem. Związek Cidrów z Bytomiem jednak pozostał, bo ich ówczesny stadion znajdował się w bytomskiej dzielnicy Stroszek, przy ulicy Narutowicza. Warto podkreślić, że także w 1998 roku Ruch dotarł do ćwierćfinału Pucharu Polski, gdzie dopiero po rzutach karnych odpadł z Górnikiem Zabrze. Po pudle Marka Szymińskiego decydującą 11 dla Zabrzan strzelił Jacek Wiśniewski. Awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej z pewnością nie byłoby bez prezesa Pawła Bomby, który działał nie tylko w Ruchu, ale i w miejscowej kopalni Powstańców Śląskich. Z Ruchem Bomba był związany od młodzieńczych lat. Zanim został sternikiem klubu, był m.in. trenerem piłki nożnej, piłki ręcznej oraz badmintona. Prezes dzięki pracy w kopalni miał rozległe znajomości i spryt organizacyjno-biznesowy. Potrafił ściągać piłkarzy do Ruchu za kiełbasę. Tak trafił do Radzionkowa Wojciech Grzyb z Wiktorii Jaworzno w 1998 roku, a Wojciech Myszor z Górnika Lędziny częściowo za gotówkę i częściowo za pół tusze wieprzowe w 1997. O co w tym wszystkim chodziło? Górnik Lędziny prowadził własną działalność gospodarczą. Handlował m.in. mięsem. Pieniądze z handlu szły na sekcję piłkarską. Gdy jednak mięsa brakowało, Bomba wiedział, jak je Górnikowi Lędziny załatwić. Ruch Radzionków zadebiutował w pierwszej lidze 24 lipca 1998 roku meczem u siebie z Widzewem Łódź, 4. zespołem poprzedniego sezonu. Trybuny pękały w szwach. Według różnych źródeł było między 8 a 10 tysiącami ludzi. Łodzianie tego dnia nie mieli nic do powiedzenia. W 12 minucie pierwszego historycznego gola dla Ruchu w Ekstraklasie zdobył Rafał Jarosz, a już po 30 minutach było 4-0 dla gospodarzy. W drugiej połowie 5. bramkę dołożył Tomasz Fornalik. Cidry, jak się później okazało, zanotowały tamtego dnia swój najlepszy występ w dziejach klubu.
Pojedynek z Widzewem dla kibiców Ruchu do dziś ma miano kultowego. Jednak w sezonie 98-99 efektownych występów Radzionkowian było więcej. Potrafili pokonać ŁKS w 8 kolejce 4-0, gdy dublet zanotował Robert Sierka oraz silnego w tamtym sezonie Lecha Poznań w 15, 2-1. Nie na bułgarskiej, a wyjątkowo na stadionie Groklinu. Marian Janoszka w doliczonym czasie do drugiej połowy zapewnił Ruchowi zwycięstwo trafieniem z rzutu karnego. Kolejorz przegrał z Cidrami także w Radzionkowie w ostatniej kolejce, gdy hat-tricka ustrzelił Józef Rzymańczyk, a wynik na tablicy świetlnej brzmiał 4-1 dla Ruchu. Gdyby Lech wtedy wygrał, to by zajął drugie miejsce i zagrał w kolejnym sezonie w eliminacjach Ligi Mistrzów po wykluczeniu z pucharów Wisły Kraków. Tym samym charakterna ekipa Andrzeja Płatka zajęła 6. lokatę na koniec rozgrywek, najlepszą spośród wszystkich śląskich klubów. 38-letni Marian Janoszka, największa gwiazda Ruchu, strzelił 12 goli. Solidnych graczy w radzionkowskiej kadrze było jednak więcej. Oprócz wspomnianych wcześniej Jarosza i Rzymańczyka należy podkreślić, że w bramce dobrą robotę robił Dariusz Klytta, w obronie imponował walecznością Czesław Wrześniewski, a w pomocy szalał szybki Robert Sierka. Kolejny rok nie był już tak udany, choć Ruch spisał się w miarę przyzwoicie. Drużyna ukończyła rozgrywki na 10. miejscu, mając 9 punktów przewagi nad strefą spadkową. Janoszka grał już rzadziej, często zmagał się z kontuzjami, ale wciąż był skuteczny. W 13 występach zdobył 4 bramki. Zespół z Radzionkowa upodobał sobie w tamtym sezonie wynik 4-1. W takich rozmiarach potrafił pokonać Lecha Poznań, Wisłę Kraków i Widzewa Łódź. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. Sezon 2000-2001 okazał się dla Cidrów ostatnim w Ekstraklasie. Mimo problemów finansowych, kadrę udało się wzmocnić kilkoma utalentowanymi piłkarzami ze Śląska i jednym obcokrajowcem, słowackim pomocnikiem Danielem Kosmelem. Cidry w trakcie rundy jesiennej ponownie przejął Jan Żurek, który zastąpił Piotra Piekarczyka. Żurek na początku był koordynatorem, a dopiero od wiosny 2001, po załatwieniu niezbędnych formalności, stał się oficjalnie pierwszym trenerem. Mimo że drużyna była w stanie pokonać późniejszego wicemistrza Polski, Pogoń Szczecin, w 23. kolejce, to przez większość rozgrywek mocno zawodziła swoich kibiców, których coraz mniej pojawiało się na stadionie w dzielnicy Stroszek. Cidry zajęły ostatnie miejsce w tabeli, a do utrzymania zabrakło im ledwie 3 punktów. Szansę na pozostanie w lidze Radzionków na dobrą sprawę stracił w przedostatniej serii gier, przegrywając u siebie z Ruchem Chorzów 2-3. W tym starciu Marian Janoszka strzelił swojego ostatniego gola w pierwszej lidze. Miał wówczas 40 lat i 154 dni. Tym samym stał się wtedy najstarszym strzelcem bramki w historii polskiej ekstraklasy. Jego rekord pobił Piotr Rejs z Lecha Poznań w 2013 roku, mając 40 lat i 305 dni. Radzionkowian zrzucił do drugiej ligi Mariusz Śrutwa, najpierw wyrównując na 2-2 w 87 minucie, a 2 minuty później zapewnił zwycięstwo chorzowianom. Mecz ten po jakimś czasie zweryfikowano na walkover dla gości ze względu na występ w Ruchu Radzionków nieuprawnionego zawodnika Marcina Klaczki. Nie miało to jednak większego znaczenia dla układu końcowej tabeli. Po porażce z Chorzowianami los Ruchu Radzionków nie był już od niego zależny. Potrzebne było zwycięstwo w ostatniej kolejce z Orlenem Płock i porażka Górnika Zabrze w Katowicach. Jak się można było spodziewać, żaden z tych warunków nie został spełniony. Górnik zremisował, a Ruch Radzionków przegrał w Płocku. W uczciwość rywalizacji w tamtym sezonie nie wierzył Paweł Bomba,
który w wywiadzie dla Gazety Wyborczej tuż przed ostatnią kolejką zasugerował powstanie spółdzielni przeciwko ruchowi Radzionków. Wszystkim zależało, żeby spuścić ruch, i to nie jest nawet sprawa ostatnich kolejek. Słyszało się o tym przez cały sezon. Po kolejnym sezonie 2001-2002 dobiegła też kresu przygoda Ecika w Radzionkowie. Ruch po spadku długo nie mógł się pozbierać, popadł w ogromne tarapaty finansowe. W 2015 roku jego stadion został zlicytowany, później zburzony, a obecnie stoi tam Biedronka. W sezonie 23-24 Cidry występują w grupie pierwszej śląskiej czwartej ligi. I na tym koniec podsumowania występów ruchu Radzionków w Ekstraklasie. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do obejrzenia innych filmów znajdujących się na moim kanale.